Siemano, siemano mordeczki, w dzisiejszym odcinku dowiecie się, kto wygrał taką ładną kendamkę. Także zapraszam do oglądania. Zanim jednak do tego dojdzie, moi drodzy, to chcę wam przedstawić moje nowe biurko, na którym będzie lepiej to wszystko wyglądało. Zresztą sami zobaczcie. Jestem mega, to mega zadowolony. O, tutaj w ogóle montuje się filmik. Tutaj na Macu sobie działam. Tutaj macie taki bajer macie, że normalnie są dwa gniazdka kontaktowe i dwa USB-ki. To się zamyka normalnie i patrz teraz, gościu, na to, wciskasz przycisk i to się otwiera. Ja sobie to podpinam z powrotem. To jest podpięte do przedłużacza, a przedłużacz jest podpięty, o, i telefon się ładuje. A przedłużacz jest podpięty oczywiście do kontaktu, więc wszystko jest pięknie, ładnie. Tutaj macie moją stację dokującą na Nintendo Switcha. Tu są dwa monitory. Moja kamerka, z tyłu są kable, ale tych kabli tak naprawdę nie ma. O, tu macie moje kapcie, no i zero kabli. Tych kabli tak naprawdę nie ma, moi drodzy, zresztą zaraz wam pokażę. Widzicie to? Pusto, tam nic nie ma, zero kabli. Dzięki tym nóżkom właśnie mamy możliwość schowania wszystkich kabli. Tutaj są tylko takie, wiecie, pojedyncze, na które muszę dojść do komputera. Ale wszystko jest schowane tutaj fajnie, nic nie widać. I tak się prezentuje moje nowe biureczko Elite Desk. Dzięki wielkie, ponieważ otrzymałem je od nich. A wy będziecie mogli wygrać w konkursie dzisiejszym kilka ciekawych rzeczy. Ale to musicie oglądać dalej. Dwa bajery, które mi się mega podobają, to jest właśnie ta podkładka taka, że tutaj pod spodem możecie sobie skitrać. Ja tu schowałem na przykład dwa pady. Mam swojego Huntera, jakieś tam tableteczki, no i tu jest stojaczek z tyłu, głośniki, tu Blue Yeti i jest Essa. I to też jest mega spoko. Popatrzcie, mam tutaj Playa 3, Playa 4, no i jest uchwyt na słuchaweczki. O, widzicie? Mega spoko, łatwo się wyciąga, wrzucasz z powrotem i jest wszystko gitara. Dobra, teraz konkursik, żeby nie było, że nie ma żadnego konkursu, to taką właśnie podkładkę pod monitor plus coś takiego na słuchaweczki możecie wygrać na pierwszym miejscu w konkursie, a wystarczy, że zostawicie lajka pod tym filmem, napiszecie w komentarzu, że czemu to wy powinniście wygrać i zostawicie oczywiście lajka na fanpage'u Elite Desk. Te lajki niestety będą sprawdzane, dlatego jeżeli nie dacie lajka tu albo tam, albo nie skomentujecie, no to niestety nie bierzecie udziału w konkursie. Dla drugiego zwycięzcy, ponieważ postanowiliśmy, że będzie trzech zwycięzców, także dla drugiego zwycięzcy będzie 10% zniżki, czyli jeżeli kupicie sobie jakieś biureczko za 1,5 koła, no to macie 150 zł taniej. Także jak ktoś potrzebuje gamingowego biurka, no to na pewno taka zniżka mu się bardziej przyda niż nie. Dla trzeciej osoby, żeby nie czuła się samotnie i żeby się nie czuła taka przegrana, mógłbym powiedzieć, to jest coś też fajnego, wydaje mi się, i może wygrać właśnie taki uchwyt na słuchaweczki. Jak dla mnie jest naprawdę mega spoko, wiecie, jest szybkie cyk, cyk, zakładamy, odkładamy i to mi się mega podoba, bo wcześniej musiałem gdzieś nimi rzucać, gdzieś co chwilę leżały, a tak to sobie wiszą i nie przeszkadzają. Ale mamy też coś dla tych, którzy nie wygrają, ponieważ chcieliśmy, żeby wygrał każdy, także z kodem GORGO macie 5% zniżki na cały asortyment na stronie. Caluteńki. Także zapraszam do brania udziału w konkursie. A my teraz przechodzimy do tematu kandamki i bierzemy się za losowanie zwycięzcy. Tylko przeczekamy jeszcze kilka sekund, niech to się zmontuje i zaraz wrzucam film na YouTube i robimy losowanko. Dobra, dobra, pana to jeszcze, gościu. Czy ty to widzisz, jaką ładną okładeczkę tutaj machnąłem? Skate 3 gram z widzami. Już się uploaduje, więc zapewne już to widzicie. Gdzie to jest? O, jest tutaj. O, uploaduje się już, więc o 13 premiera, czyli już to widzieliście tak naprawdę. Spróbujemy tak do góry. Patrz! Dobra, byki, wyszło. Ja wiem, wy też już pewnie wiecie. Tutaj są wszystkie komentarze, które pisaliście i oczywiście musi być, że chcecie wziąć udział w konkursie. Tu jest strona do losowania. Ona wyciąga pojedyncze komentarze, także jeżeli ktoś pisał 20 komentarzy naraz, to i tak nic nie da. Żeby wygrać w tym momencie, czekajcie, bo nie wiem, czy się dobrze skopiowało. Musimy skopiować jeszcze raz, to jest taki filmik typowo YOLO. Także YOLO, 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 mordy.
Tu cyk, wklejamy i musi być związany komentarz oczywiście z wzięciem udziału w konkursie. Let's go! Mieli, co tu wy mieli? Ja to muszę wygrać, ponieważ ten sprzęt jest zrobiony specjalnie dla mnie. Trebon 1336, gratulacje! Wygrałeś, mordeczko! Wygrałeś, byku, także odezwij się do mnie na Instagramie, na Facebooku, odezwij się gdziekolwiek. Jedna taka będzie dla ciebie, a drugą też będę rozdawał w konkursie, tak jak już powiedziałem. Ale to już będzie troszkę inny sposób. No, więc mam nadzieję, że wam się podobało. No, wyniki konkursu już znacie. Niedługo będą kolejne konkursy. Mam nadzieję, że koronaferie już lada moment się skończą, ponieważ sam bym chciał wyjść na deskorolkę. Zapraszam do oglądania moich poprzednich filmów, do tych, które będą. No, wszystkiego dobrego wam życzę, zdrówka i rozsądności. No i co? Czy ja coś jeszcze chciałem wam tu powiedzieć? Chyba wszystko. No jak coś, to widzimy się na social mediach, nie? A i na koniec jeszcze wam pokażę wam teraz filmik, jak zrobiliśmy taki fajny związany z tym biurkiem właśnie gamingowym, ponieważ on ma jeszcze tutaj taką super opcję, której teraz nie widać za bardzo, ale w sumie mogę wam pokazać, taki pilocik jeszcze mam i odpalasz, gościu, LEDy normalnie. O, patrz. Widzisz to? Nie widzisz. O, tak będzie mi wygodniej, musiałem obrócić sobie rękę. Pa. I normalnie teraz tym kręcę i sobie wybieram, jakie chcę, jakieś tam mody, szybkie, wolne, tak dalej, nie, powolutku, szybciej, tutaj taki bardziej stały, tutaj takie zmienne, no jest mega bajer, pyk, wyłączasz. I sztos, nie? Dobra, to obejrzyjcie sobie taki krótki filmik i do zobaczyska.